TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. W tym sezonie. I trzeba dodać, że najwięcej też strzelają. Tak, no i także niełatwo będzie tutaj do siatki trafiać, ale może teraz, bo znów udało się przejąć piłkę na połowie Ślęzy. Dobre zagranie do Janoszki. Bramka. Janoszka ma pustą bramkę. Gol! 1-0 Łukasz Janoszka. Wykorzystujemy ten błąd graczy Ślęzy. Obejmujemy prowadzenie w 18 minucie. Kapitalne zagranie do Janoszki. Ślęzy i przesuwają się w kierunku naszej bramki. Zagranie teraz na wolne pole. Jest tutaj Dyr. W 16. Zakotłowało się pod naszą bramką. No i mamy wyrównanie w 48 minucie. Błąd w wybiciu tam w polu karnym. Piotr Stępień doprowadza do wyrównania. No więc szybko dopięli swego gracza obok sędziego asystenta i pojawił się Paszek, ale to, tym za, to za chwilę, bo w płaszczym polu karnym są rywale. No i jest 2-1 dla Ślęzy Wrocław. Cieszy się z numerem 11 Kornel Traczyk. Bardzo no dobre dogranie, no nieupilnowany. Trudna piłka dla obrońców. Zobaczymy, czy Nojga Bauer... Paszek, czy Janoszka? Jednak Janoszka na dalszy słupek. Biskup! Bramka! Jest! Bramka 2-2. Doprowadzamy do wyrównania. 88 minuta. Kto tam się cieszy? Chyba Konrad Kasolik wepnął tę piłkę z bliska do bramki Ślęzy. Dopięliśmy swego wreszcie. Dobre zgranie. Atakuje Ślęza. Znów brawo Kuba Bielecki. Teraz jest okazja do kontry, jest super. Daniel Paszek, teraz. Jest Janoszka, jest po lewej stronie, też Idzik, Paszek zwleka z tym zagraniem, jeszcze Janoszka, Paszek przekłada na prawą nogę, Paszek no. Jest jeszcze no, przed karny. Rzutą, jest. Tak jest, 90. Pierwsza minuta, będzie 11 dla niebieskich, już chciałem narzekać na Daniela Paszka, że za długo z tą... Mariusz Idzik czy Piotr Zabielski, popatrzmy. Idzik jest! 3-2! 92 minuta! Prowadzimy ze Ślęzą 3-2! Mariusz Idzik! Ależ końcówka na cichej! Niebiescy grają do końca, zawsze! Ruch już przyzwyczaił w ostatnich kilku spotkaniach podobny scenariusz i